No witam was bardzo serdecznie, z tej strony Matruner. Moi drodzy, mega wam się spodobał pierwszy odcinek. Chcecie zobaczyć, co to za przyjaciel, więc moi drodzy, w tym momencie też możecie zostawić łapkę w górę. Zostawmy pod tym odcinkiem z 5000 łapek w górę, będzie naprawdę super. No i moi drodzy, dzisiaj jest godzina, oczywiście przed 17, ale muszę to nagrać, słuchajcie. Więc myślę, że do 17 już będę właśnie u Kicka. Także moi drodzy, dzisiaj jest ten dzień, oczywiście kto widział poprzedni odcinek, dajcie znać w komentarzach i mamy iść do jakiejś wioski. Wioska z tego, co wydaje mi się, jest gdzieś w tamtym kierunku i od razu tam pędzę, moi drodzy. O, tu jest jakaś jaskinia. O, jest żelazo. Ej, dobra, to bierzemy więcej żelaza. Może nam się przydać później w Minecrafcie, więc bierzemy od razu je. No i od razu później. O kurczę, te dźwięki w Minecrafcie czasami są przerażające, powiem szczerze. O nie, to jest zła wiadomość, słuchajcie, dla nas. Ale dobra, ciśniemy oczywiście do miasta. Tego węgla na razie nie będę wykorzystywał, jak coś to się wróci po nie. Dobra, gdzie jest tutaj wioska, moi drodzy? Może ja trochę wezmę krówek. Krówki, przepraszam, muszę jeść, jestem głodny. Dobra, mamy pierwszą krówkę, słuchajcie, więc będziemy mogli sobie upiec. Zrobimy sobie powitalny. O, mam nadzieję, że mojego przyjaciela spotkam. Chodź tu, krowo, chodź. Dobra, mamy dwa mięska, więc będziemy mogli sobie upiec. Dobra, ja wezmę tak, to, moi drodzy. Zjemy sobie jagody. Zjemy sobie jagody i ciśniemy oczywiście do wioski. Jest wioska! Mamy wioskę, moi drodzy, jest pięknie, ładnie. Zobaczcie, jaka cudowna wioseczka. Jak widzicie, jest tu dużo fajnych rzeczy, typu skrzynki. O kurczę, to jest skrzynka, chlebek. I mapę mamy. Ostro, ej, dobra, mamy trzy mapy, słuchajcie, ale super. Dobra, ej, przejdźmy się po tej wiosce, może gdzieś tutaj spotkamy mojego przyjaciela. Jak widzicie, na razie nikogo na serwerze nie ma, ale może ktoś wbije, nie wiem, zaraz tego się dowiemy. Moi drodzy, mam nadzieję, że to jest ten dzień, w którym oczywiście już dawno mojego przyjaciela nie widziałem. Dobra, przejdźmy się jeszcze po jakichś domkach. Może gdzieś jakieś skrzyneczki znajdziemy. O, jest skrzyneczka, dobra, ale ziemniaków. Nie, no super. Dobra, tu jest jakieś w ogóle drzewko. Wow, i dzwon. Patrzcie, możemy tutaj dzwon i one będą uciekały do domu. O, idź do kościoła? Ej, tutaj jest informacja, żeby iść do kościoła. Tu jest kościół. Dobra, idziemy do kościoła i sprawdzimy, co my tutaj mamy. Okej, tutaj mamy tylko statyw alchemiczny jakiś, ale nic kompletnie więcej nie ma. Dobrze, i co? I tutaj widać całą okolicę, jakieś kotki, tutaj wieśniaków mnóstwo i mały wieśniaczek, osadnik. Tu jest jakiś przycisk, ej. Czy ja mam kliknąć ten przycisk? Moi drodzy, dajcie znać, czy jak myślicie, do czego jest ten przycisk? No i chyba będzie trzeba zaraz go odpalać, więc zobaczmy jeszcze, co tutaj jest w tej okolicy. Dobra, ej, uwaga, za 3 sekundy odpalamy. 3, 2, 1, pyk. Okej, kliknąłem. Patrzcie, tutaj Kicek joined the game. Okej, gdzieś Kicek jest. Kicek, moi drodzy, właśnie to Kicek pisał do mnie, ale nieźle, dobra. W takim razie będziemy musieli go poszukać, słuchajcie. Idziemy na dół i szukamy go po całej wiosce, może gdzieś uda nam się go znaleźć. Ale super. Dobra, ej, słuchajcie, tutaj na razie nikogo nie ma. Kicek gdzieś jest w wiosce, słuchajcie, dobra. Będziemy chodzili po domkach, szukali, może on jest ukryty w jakimś domku. Od razu będziemy i te masy zbierali. O, to by było spoko. Kicunio, napiszcie w komentarzach, kto pamięta o Kicku. Dobra, na razie go tutaj nigdzie nie widzę. Dobra, gdzie są jakieś skrzyneczki? Więcej skrzyneczek tutaj nie ma. Okej, Kicunio gdzieś jest tutaj. Tralalala. O, jest skrzyneczka, bierzemy. Oczywiście jakieś sadzonki. Dobra, to mi na razie jest niepotrzebne, ale szukamy dalej Kicunia w mieście. No, powiem wam szczerze, że jestem mega, mega zadowolony z tego, że udało mi się w końcu spotkać Kicunia. O, piec hutniczy. O, patrzcie, Kicek dostał jakiś achievement, patrzcie. Zasadził, czy co zrobił? Zebrał chyba nasionka jakieś. Dobra, ej, szukamy dalej, szukam. O, jest kolejna skrzyneczka, ile chlebka. Ej, to my głodni nie będziemy chodzić w tym świecie. Dobra, kurczę, no nie wiem, gdzie jest Kicuś. Nie mogę go znaleźć, kompletnie nie wiem. Tutaj jest jakaś bogatsza chata, słuchajcie, więc wbijamy. Okej, nie wiem, co to jest za domek, ale szukamy Kicka. Gdzie on jest? No nie mam zielonego pojęcia, nie mogę w ogóle go spotkać. Ej, coś tutaj jest, ta... Całą wioskę obszedłem, tylko tutaj jest jakaś dziura.
Ej, dobra. Czy myślicie, że tu ktoś może mieszkać? Okej, tutaj widzę, że jest ewidentnie jakieś wejście. Okej, dobra. Patrzcie! Ostro! Dobra, widzę, że to jest jakieś łóżeczko. Widzę jakiś crafting table, ale nic więcej nie ma, tylko jakiś zombiak jakiegoś. Kicek! O, Matrzu, cześć! Kicuniu, cześć! Co ty robisz w moim domu? No cześć! No co? Przecież to ty mi informacje wszystkie wysyłałeś, to ty mi pisałeś, że mamy się spotkać. Cześć, Kicuniu, ale super, chodź tutaj, przywitaj, Matrunerka, no. No dawaj, cześć. Do buziaka. No cześć! Co tam słychać u ciebie? W ogóle co ty za świecie jesteś, tutaj sobie żyjesz? No nie wiem. No, mieszkam tu sobie, no. Ostro, ale superancko, Kicuniu. Ojejku, przepraszam, uderzyłem cię niechcący. Dobra, ej, powiedz mi, co to za wioska, w ogóle co to za świat ty jesteś tutaj? No patrz, tutaj. Bo ja tutaj mam swoją farmę, właśnie dlatego widziałeś na czacie osiągnięcie, że tu zbierałem. No ja tu normalnie mam swoją farmę. Ostro, ej, Kicuniu, ale tak się stęskniłem za tobą, powiem ci szczerze, że szok. Ej, moi drodzy widzowie, jeśli ktoś nie zna Kicka, a myślę, że każdy powinien znać, moi drodzy, z Kicuniem razem mieliśmy tyle przygód, że szok. Więc Kicek, pamiętasz wszystkie nasze przygody? No pamiętam, jest ich tak dużo, że się nie da zliczyć. No, moi drodzy, i pamiętajcie, że mamy również koszulki razem z Kickiem, Kicek Team. Kicek, pamiętasz te koszuleczki, co sprzedawaliśmy razem? Dla widzów i widzów. No? No mów. Bo tak jakby, bo się ciemno już robi. No, robi się ciemno. Ej, musimy ej, słuchaj, a co ty na to? Albo czekaj, nie, na razie musimy, powiedzmy, znaleźć sobie miejsce. Nie wiem, ty masz łóżeczko chyba w tamtej norce, widziałem. No mam. A ja powiem ci szczerze, to czekaj, ja sobie załatwię jakieś łóżko stąd i po prostu możemy zamieszkać w... Ej, tu jest zajęte, dobra, tu jest zajęte. Tutaj też jest zajęte. Ej, no wieśniacy tutaj mają, słuchaj, ten, pozajmowali wszystkie łóżka. Ja zbieram sianko na jedzonko. Dobrze, Kicku, Kicuniu. O, będę miał żółte łóżko, ej, to mój ulubiony kolor. Napiszcie w komentarzach, jaki wasz jest ulubiony kolor, a Kicek, jaki jest twój? No, mój możesz nam... jest czerwony, a łóżko mam czerwony. Akurat pomarańczowe. Dobra, to chodź, idziemy do twojej norki i tam... Kotek, kotki tutaj biegają, wow. Dobra, ej, to wiesz co? O nie, idzie tu, ile tu creeperów, zombiaków, Kicek? Szybko, uwaga, tutaj, szybko. Dobra, uciekać, uciekam. Dobra, creeper był tutaj przed tym. Ło, Kicuś, wiesz co? Masz strasznie mało miejsca, mogę zrobić więcej? Rozkopać to? Rób. Dobra, ej, to ja zrobię tak, pyk. Okej, dobrze. I teraz tak, proszę bardzo, jedno łóżeczko, które pożyczyłem od villagerów. Podłożymy tutaj. Moi drodzy, napiszcie w komentarzach, czy się cieszycie, że jest Kicek. Jeśli byście chcieli zobaczyć więcej odcinków z Kickiem, dobijmy pod tym odcinkiem 8000 łapek w górę. Kicek, pojawisz się, jak będzie 8000 łapek w górę pod tym filmem? Tak. No, no to super. Moi drodzy, wbijajcie łapęcie w górę, a my z Kickiem idziemy spać. Dobra, kładźcie. Dobra, to po spaniu ci coś powiem. Dobra. Nie mogę, bo to za dużo tych... zombiaków? No. O nie. To wiesz co, to ja ci rozkopię tutaj dziurę i ty pójdziesz sobie dalej tam, położysz łóżko, co? Bo tu jest dużo potworów. O, okay. Ja mogę tutaj w górę, tak. Dobra, no, no teraz tutaj o się połóż. No, Kicuś. To się postaw łóżko. Kicuś, dobra, czekaj, to czekaj. To za duże dla mnie. No jest za duże, wiem, ale czekaj, bo tutaj jest... Tobie też ciężko idzie, widzę. Tu jest ciężko postawić, dobra. O nie, teraz ja mam za dużo mobów. Nadal nie mogę. No nie! Dobra, Kicuś, czekaj, to musimy wkopać się dalej. W końcu się dokopiemy do góry. No, może i tak, właśnie. Widzę, że ta twoja norka taka malutka. Bardzo, Kicuś. Wow, ona ma straszne dźwięki. Dobra, czekaj, ja położę się tutaj. O, i mogę się położyć, teraz ty. Czekaj, ty masz moje łóżko. Ja mam twoje łóżeczko, dobra, to teraz ty się kładź tutaj, połóż. O, jest! O, jest, patrz, Kicek sobie tutaj leży i teraz ja. I słuchajcie, witamy nowy dzień za momencik. Także dobranoc. Okej, okay. Dzień dobry, witam, Kicku. Dzień dobry, Kicku. Mam coś dla ciebie ogólnie. Co masz dla mnie? Chleb. Chleb? A nawet więcej chleba. Wiesz, ile chleba już z tej wioski udało mi się buchnąć? Że szok. Ej, dobra, Kicek, wiesz a co? Ja zrobiłem własnymi rękami. Dobra, ej, moi drodzy, patrzcie, mamy Kicunia. Jest naprawdę spoko. To teraz tak, Kicek,
ja robię na mieczyk. Mam mieczyk, proszę bardzo, diamentowy mieczyk, patrz. Co? Skąd ty masz diamenty? No, to od ciebie dostałem przecież, ty pierwszy odcinek nagrywałem i ty zostawiłeś... Pamiętam. Bo to już pewnie dawno zrobiłeś, nie wiem, bo ja tą wiadomość ostatnio bardzo, bardzo dawno temu ogarnąłem. No i... dobra, co? No. Ja bym poszedł po drewno, chodź, idziemy po drewno. Idziemy po drewno, dobra, ej, to tylko, że ja nie mam kilofa. Czekaj, musiałbym... Nie, no, dobra. Ty chcesz kilofem drewno kopać? Może siekiery, przepraszam, może matrunen się pomylił, kicku. Dobra. Ej, słuchajcie, moi drodzy, naprawdę wbijajcie do naszego sklepu matrunertitris.com. Naprawdę genialne koszulki z kickiem z Lucy. Właśnie, wiesz, że ja jestem na Wojanowicach. Nie wiem, czy widziałeś odcineczki. No, oglądałem, no, gramy, ale, gramy ale sobie, na tablecie. Gramy sobie z Wojanem, z Kati, z Palionem. No i Lucy z nami jest. Tylko Lucy tam, powiem ci szczerze, że ona sobie siedzi i tak, wiesz, i... w moim domku. To musi się tu przyprowadzić. No to może kiedyś ją przyprowadzimy, moi drodzy. Kiedyś może ją przyprowadzimy. A wy, moi drodzy, jeśli chcecie zobaczyć więcej odcineczków takich survivala typu właśnie z Kickiem i Matrunerem, dajcie znać, a może pomyślimy, że nagramy więcej takich odcineczków. Dobra, Kicunio, słuchaj, mamy trochę drewna. Co ty na to, żeby... No, ja już troszeczkę mam. Co ty na to, żeby, nie wiem, rozkopać tą twoją norkę i zamieszkać tutaj na dłużej? No i będziemy mogli tam coś już kombinować, jakieś, wiesz, będzie można tutaj sobie no, norkę, możemy. Co? Spoko by było, będziemy mogli sobie tutaj zamieszkać na chwileczkę, może później pójdziemy, znajdziemy ale jakiś lepszy. Ta moja norka to tak jak twoja baza tajna na Wojanowicach. O, to ty widziałeś tajną bazę, ej. Widziałem, o, ale już super. Wiesz co? Bo już chyba nie jest taka tajna, jak wszyscy do niej wchodzili. No, wiesz co, będziemy musieli oczywiście... no bo wiesz, już, bo to jest tak, bo dobrze wiesz, że z Wojanem bardzo się kolegujemy. Jest mój przyjaciel, no tak. Tak samo Palion. No i słuchaj, i oni muszą wiedzieć o tej tajnej bazie, bo ostatnio oni mieli problemy z Herobrine'em. Ja wszedłem na serwer i tam im pomogłem go zniszczyć. No i wiesz, że ten, że właśnie to będzie taka kryjówka przed Herobrine'em albo kimś złym, jak się ktoś wejdzie na serwer. No, no to wiem, ale no chyba przydałoby się ją troszeczkę zmienić. Nie, no słuchaj, to na razie to jest taka tajna baza i tyle. No następnym razem może coś wymyślimy. Moi drodzy, jeśli chcecie więcej zobaczyć takich odcineczków jak ten, właśnie z Kickiem, to dajcie tutaj znać, czy chcecie więcej takich odcineczków. Mam nadzieję, że tak, bo naprawdę Kicka uwielbiam. I moi drodzy, wbijajcie do naszego sklepu. Macie tam super epickie koszuleczki właśnie z Kickiem, z Lucy, z Matrunerem, więc wbijajcie. A my pozdrawiamy was cieplutko i widzimy się w kolejnych filmach. To co, Kicuś? Widzimy się niebawem, tak? No. To do zobaczenia i hejo!